powiem Ci dokładnie, krok po kroku, co należy zrobić, aby od zera stworzyć skuteczny lejek sprzedażowy na Facebooku i Instagramie. Otrzymasz gotowy schemat lejka sprzedażowego, który składa się z trzech kampanii, które należy prowadzić. Podstawowy błąd, który popełniają przedsiębiorcy, reklamując się na Facebooku, to puszczanie reklamy z produktem, z ofertą do osób, które kompletnie nie znają Twojej marki. Czym to skutkuje? Odrzuceniem takiego komunikatu, zgłoszeniem go do spamu, przewinięciem dalej i z negatywnym skojarzeniem z Twoją marką. Nie możemy oświadczać się na pierwszej randce, a to właśnie robi większość przedsiębiorców, sprzedając produkty na Facebooku bez odpowiedniej strategii. Chcę, abyś patrzył na proces sprzedaży na Facebooku jak na lejek, czyli na górze znajdują się osoby, które jeszcze Cię nie znają. Poniżej osoby, które już w jakiś sposób miały kontakt z Twoją marką. I jeszcze niżej znajdują się osoby, które są o krok od zakupu lub które już kupiły Twój produkt i są gotowe do zakupu kolejnego produktu. Do tej pierwszej grupy osób tworzymy reklamę, która rozwiązuje jakiś specyficzny problem, konkretny problem Twojego potencjalnego klienta. Najczęściej robimy to poprzez artykuły na blogu, jakieś filmy, jakieś poradniki, coś, co już w bezpośredni sposób pokaże Twojemu klientowi wartość, zainspiruje go lub będzie jakąś formą rozrywki. Nie jest to jeszcze oferta z produktem. Ma być to reklama treści, w które chętnie kliknie Twój klient. Dla przykładu, jeżeli jesteś trenerem personalnym, to możesz stworzyć poradnik, jak zacząć ćwiczyć na siłowni. Lub jeżeli jesteś dietetykiem, możesz zrobić e-book czy też artykuł z 10 najlepszymi zdrowymi przepisami. Jeżeli jesteś jubilerem, to możesz nagrać na przykład poradnik, jak wybrać odpowiedni pierścionek zaręczynowy. Jeżeli masz salon kosmetyczny, możesz napisać artykuł o najlepszych kosmetykach w rozsądnej cenie. Chodzi o to, aby wyświetlić ten artykuł potencjalnej grupie docelowej i zobaczyć, kogo zainteresuje w ogóle ten temat. Dopiero potem możemy kierować tej grupie odbiorców, która przeczytała ten artykuł, ofertę. Chodzi o to, aby zbudować zaangażowanie oraz autorytet wśród naszych odbiorców. Czyli ta kampania, ta reklama jest skierowana do osób, które jeszcze nie wiedzą o naszym istnieniu, ale wśród których chcesz mieć pozytywny wizerunek, autorytet i zaprosić ich do podróży z Twoją marką. Ta grupa, która nie wie o Twoim istnieniu, nazywa się zimną grupą docelową, bo jeszcze nie ma zbudowanej z Tobą żadnej relacji. Celem tej kampanii jest ruch na Twojej stronie internetowej. Dlatego przy ustawianiu tej reklamy wybierzemy cel kampanii ruch na stronę. Chodzi o to, aby ktoś kliknął w reklamę tego artykułu i wszedł na stronę, gdzie ten artykuł będzie mógł przeczytać. Dopiero potem, jak przeczyta cały artykuł, na dole możemy dać reklamę z naszym produktem. Co zrobić, kiedy ktoś nie dotrze na dół strony, nie zobaczy naszego artykułu, naszej reklamy z naszym produktem? Warto zastosować tutaj tak zwany exit pop-up, czyli wyskakujące okno, które uruchomi się dopiero wtedy, kiedy ktoś będzie chciał wyjść ze strony, będzie chciał wcisnąć wstecz. W ten sposób mamy szansę przedstawić naszemu potencjalnemu klientowi naszą ofertę. Taką kampanię warto kierować na treści, które są atrakcyjne dla Twojej grupy docelowej codziennie, czyli uruchomić taką kampanię i prowadzić ją na przykład w budżecie 5 do 10 zł dziennie. Cały czas w ten sposób będą napływać na naszą stronę klienci, którzy rozpoznani przez piksel Facebooka przydadzą nam się do kolejnej reklamy. Być może słyszałeś już o pikselu Facebooka. Jest to fragment kodu, który trzeba zainstalować na swojej stronie, tak jak na przykład Google Analytics, który daje informację do Facebooka, kto wszedł na Twoją stronę. W ten sposób do osób, które przeczytały Twój artykuł, ale jeszcze nie kupiły, będziemy mogli skierować właśnie ofertę Twojego produktu. I tutaj jeszcze jeden protip. Warto, aby ta reklama do osób, które były na Twojej stronie, była spójna wizualnie z tym, co wyświetlasz na dole artykułu, z Twoją identyfikacją wizualną. Aby ktoś, widząc Twoją reklamę, tak zwaną remarketingową, do osób, które były na Twojej stronie, skojarzył bezpośrednio ten komunikat z Twoją marką. Czyli tutaj trzeba zainstalować piksel Facebooka na Twojej stronie oraz wykorzystać te dane, które on zgromadzi do
tworzenia kampanii remarketingowej. To wszystko pokażę Ci w następnej lekcji. Czyli podsumowując, do zimnej grupy, która Cię jeszcze nie zna, tworzymy artykuł, który reklamujemy kampanią na ruch za 5 do 10 zł dziennie, której celem jest właśnie skierowanie ludzi na Twoją stronę, aby przeczytali dany artykuł i zobaczyli ofertę Twojego produktu. Następnie do osób, które jeszcze nie kupiły po zapoznaniu się z ofertą, kierujemy reklamę remarketingową. Jest to grupa ciepła, która już zaczęła budować z Tobą relację, ale jeszcze nie jest gotowa, aby kupić. Co możemy wtedy zrobić? W tej reklamie remarketingowej kierujemy bezpośrednio naszych odbiorców na stronę sprzedażową konkretnego produktu. Tutaj nie kierujemy już na główną stronę, czy też na jakiś artykuł, tylko bezpośrednio na stronę sprzedażową z tym produktem. I musimy zadać sobie pytanie, jakie konkretne wątpliwości ma nasz klient, jakie obiekcje powstrzymują go przed zakupem. To wszystko powinno znaleźć się na stronie sprzedażowej z produktem. Zadaj sobie pytanie, co powoduje, że klient mówi mi nie? I odpowiedz na to na stronie produktu. Im droższy produkt, im większą inwestycję musi dać klient, tym więcej tekstu musisz zawrzeć na swojej stronie. To, co może przygotować Twojego klienta do zakupu, to na przykład specjalna oferta. Tylko i wyłącznie w określonym czasie, taki deadline, licznik promocji, który na przykład licza 3 dni do końca promocji, który motywuje do podjęcia decyzji o zakupie właśnie teraz. To już samo w sobie powinno być wystarczające, aby sprzedawać niskocenowe produkty. Co jednak, jeśli nasz produkt kosztuje kilkaset złotych na przykład? Wtedy tworzymy kolejną reklamę remarketingową, która kieruje na Messengera, czyli bezpośrednio klient będzie mógł zadać nam pytanie o produkt. Często zdarza się, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich obiekcji, które będzie miał klient chcąc zakupić taki droższy produkt. Dlatego tworzymy kolejną kampanię, kolejną reklamę do osób, które były na stronie z ofertą, która zachęca do bezpośredniego kontaktu z nami. Co jest fajne, to to, że ta reklama na Messengerze nie wyrzuca nikogo poza platformę Facebooka, co też Facebook lubi, bo nie lubi, aby ktoś wychodził poza jego platformę. Dzięki temu, że ktoś będzie mógł zadać Ci pytanie na samym Facebooku, Facebook daje nagrodę w formie tańszego dotarcia do klientów. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dużym błędem, który powoduje stratę po prostu finansową, jest niedbanie o relacje z klientem po zakupie. Wiele osób skupia się jedynie na tych kampaniach pozyskiwania sprzedaży, tej pierwszej, ale zapomina o tych klientach, którzy już dokonali transakcji. To najlepsza grupa docelowa, jaką możesz mieć, bo łatwiej jest, badania pokazują, 5-krotnie taniej jest dotrzeć i sprzedać komuś po raz drugi, niż walczyć o klienta od zera. Dlatego tworzymy kolejną kampanię do gorącej grupy, która oferuje jakiś produkt dodatkowy, komplementarny. W ten sposób zadowolony klient po pierwszej transakcji z łatwością, łatwiej po prostu kupi Twój kolejny komplementarny produkt. A teraz zaczynamy konfigurację kampanii, więc przygotuj sobie kawę i herbatę i jedziemy z tematem. Powiem Ci, jaką kampanię tworzyć do osób, które Cię nie znają. Powiem Ci, jak trafiać do osób, które były na Twojej stronie, jak tworzyć efektywne teksty na reklamę, jak tworzyć grafiki i to wszystko w 4 prostych lekcjach. Do zobaczenia na szkoleniu.